Czyli Warszawa, widzicie Państwo, Warszawa, Warszawa. No i ta nasza tablica, która pokaże, o której i jak ten żółty bus pojedzie do Anglo-Ameryki. Białystok z krainy chamstwa. Jest pasta, proszę Państwa, to jest były najwyższy budynek w Warszawie, potem tam, co na samym środku, ten stary, taki bardzo ciemny budynek, hotel Warszawa był potem jako drugi najwyższy. A te dwa 19-piętrowce to wybudowane po II wojnie światowej. No oczywiście, że Ameryki to nie przypomina, ale rotunda jest. Kandelabry, mamy pałac, też w tym samym stylu kultury Stalina i Lenina, proszę Państwa. Wielki, Japonki nawet jak tu przyjeżdżają, to się dziwią. Co to takiego jest? Co to jest? Pałac Kultury, Nauki i Sztuki, proszę Państwa. No żeby tu była jeszcze kultura, żeby tu była sztuka. Dlatego ta parodia, proszę Państwa, jest śmiesznością. Też polski Zieliński, ale to nie Świadek Jehowy przecież, prawda? Tylko pojechał do Brazylii. No i co? Jako oszust? No to jak to o Polakach świadczy? Polacy poza tym rzeczywiście są niesłowni, a za granicą to sobie nie pomogą. No teraz też o Kurczaczek był, gdzieś tam przez Wrocław przejechał, jakiegoś Patryka docholował do swojej ciotki. Ten Patryk miał mu tam postawić to odwdzięczyć się, bo ten mu postawił bilet na PKS, a ta ciotka go z domu wywaliła. No to tak Polka robi. Polka jest dziadówką, jest żebraczką i ten Kurczaczek pewnie od tego Pawła się 200 zł pożyczył i teraz mówi, żebym, czy ja mu nie oddam temu Pawłowi, a mówi, jak Paweł kocha, to poczeka. No, a poza tym, czy ty już taki jesteś naiwny, żeby przyjechać tutaj specjalnie i do tego Pawła prosto, żeby mu te pieniądze oddać, podczas gdy ktoś ciebie tam nabrał? No Mareczek nie wiedział, ale przez przypadek powiedział, że ciebie wykorzystają. No i tam na Saskiej Kępie widzicie Państwo taki samochód, parkuje w centrum krowiodawstwa, gdzie Świadkowie Jehowy to nigdy by nawet stanąć nie chcieli, proszę Państwa. W Warszawie, tu, w krainie tramwajów, bo to czy to jest Saska Kępa, czy no tutaj centrum, to wiadomo, że stary tramwaj, stara wiara, stary papież. I on był strasznie zezłoszczony, że ktoś jego filmuje. Ja mówię, to on aż taki ważny przecież nie jest, żeby ktoś go filmował, prawda? No my jesteśmy aktorami i my nawet czasem też nie chcemy stawać na planie, bo po co? No. I myślą, że my to już mamy worki złota i pieniędzy. Tak Mareczek myśli, że ja mam pełno pieniędzy. Ja mówię, słuchaj, ja w ogóle pieniędzy to nie zbieram. I na pieniądzach nie chcę spać i do worków nie gromadzę, bo worki gromadzone są worki przez dziadów, no i żebraków. I taka sytuacja tutaj na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie jest, proszę Państwa, gdy 80% tych, co i na te msze chodzą, i na te zupy chodzą, podżerają zakonnicom, które im te zupy przygotowują, to oni w ogóle w nic nie wierzą. Ani ci murzyni w Afryce, którzy za miseczkę ryżu dadzą się nawrócić, czy się modlą, nie wierzą w to, bo to wiecie Państwo, na siłę, na chama, tak zewnętrzną formą idąc, prawda, drogą, to nic nie osiągniesz, nic nie zdołasz zrobić, uczynić. Albo ktoś chce, albo nie. Czy będą słuchać, czy nie, to dom przekory poznają, że prorok był wśród nich. Tak Świadkowie Jehowy robią, że tutaj są wśród tych takich systemów moherowych, niespokojnych, z kopytami w kieszeniach, kaszlących, chrumczących. Jak to wygląda? Gdzie na Saskiej stało takich dwóch, proszę Państwa, i kopciło papierosy. I tak to nieładnie wyglądało, tak to wyglądało obrzydliwie. Ja mówię, no i do czego to jest podobne, to co tak kopci? Do czego to jest podobne, co to co tak kopci? No do czego? Także już żółty wóz odjeżdża do Anglo-Ameryki, Białystok zapakował się. No, oczywiście, proszę Państwa, że prawosławni z Anglo-Ameryki, Białystok tutaj do Polski, a do Warszawy nie przyjeżdżają, bo tam stoją w cerkwiach, się modlą, co by tutaj mieli robić? W smrodzie mieszkać? No. Także ci, co tak kopcą, podejrzanie wyglądają jako mohery skaczące baranim głosem, odzywające się tam z tyłu, proszę Państwa. I to są te nieciekawe wibracje. Także wiecie Państwo,
Ewangelii tutaj śladu nie ma, prawda? Ani cząstki Ewangelii, prawda? Ani w tym zachowaniu, ani w tym pochrumkiwaniu, pobrechiwaniu. Baranie to wszystko, a baby to są grube rury skaczące, barany. Tutaj też takie skakały, proszę Państwa. I takie te po prostu mordy. O co chodzi? No do kogo oni są podobni? O ten człowiek biedny idzie bezdomny, prawda? Szuka. A tutaj takie te dziady myślały, że Jezusa jak zabiły, to Jahwe się zlituje, że wszystko jest przed nimi, że nic nie będzie. Niestety, prosi, żebrze, jakieś pieniądze na papierosy, nawet widać, że niekoniecznie na papieros, a ten facet mu nie da, będzie się gapił i coś tam szykuje. No dobrze, proszę Państwa, odjeżdża bus żółty do Anglo-Ameryki, Białystok. Tam jak są prawosławni, to ma w puszeczce, na puszeczce napis na cerkiew w Jabłecznej i nie prosi na nic innego. A tutaj mydło i powidło stołecznego miasta Warszawy proszą na wszystko, żebrzą na wszystko. Do worków pychają, proszę Państwa. W workach różne rzeczy mają i im mało, i im mało. A gdy powiesz, że chcesz, że ci brakuje, no to po prostu powiesz, że nie ma. I im mało, ale im mało wciąż, im mało. Mało. Radio to FM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra.